Dziś w Polsce praktycznie nie buduje się już nowych galerii. Mamy istniejące obiekty. Oznacza to, że najemcy, którzy podpisują umowy najmu, wchodzą do budynków i lokali, które już funkcjonują od kilku lub kilkunastu lat. Wiąże się to z licznymi ryzykami związanymi z ewentualnymi wadami w danym lokalu, potrzebnymi inwestycjami, które będzie trzeba wykonać w danym lokalu, jak i również zmianami, które czekają nas w obszarze prawnym i koniecznością dostosowania się do obowiązujących przepisów. Te i inne tematy poruszyliśmy m.in. na drugim kongresie dla członków obu związków najemców galerii handlowych. Ryzyka, które są związane z tym faktem, są bardzo często niedoceniane przez najemców, dlatego tak istotne jest bardzo dokładne spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego danego lokalu, zadbanie o liczne szczegóły, jakie wiążą się z przekazaniem takiego używanego lokalu, jak i również zabezpieczeniem się przez najemcę przed ewentualnymi wadami, tymi prawnymi, fizycznymi, jak i wadami ukrytymi.